Dzisiaj w Wałbrzychu odbyło się spotkanie informacyjne programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku, którego operatorem w naszym regionie jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Bardzo Młoda Kultura to jest taki pierwszy kompleksowy, o systemowym charakterze program, który zakłada budowanie stałych relacji, więzi pomiędzy sektorem kultury i edukacji. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z przedstawicielami przede wszystkim sektora kultury, ale również przedstawicielami środowiska edukacyjnego. Chcemy realizować program, w którym będziemy promować lokalnych liderów kultury i edukacji kulturowej i w ramach tego programu będziemy podnosić ich kompetencje, a także damy im możliwość realizacji projektów o wartości do 10 000 zł. Myślę, że są, przynajmniej widzę takich ludzi, którzy powiedzmy sobie można byłoby na bazie jakby tego jednego lidera dobudować jakby cały właśnie zespół. Myślę, że szansa jest na to, żeby to zrobić. Na pewno inaczej. Warto byłoby, że tak powiem, taki zespół zebrać i spróbować rzeczywiście zaktywizować jakby te trzy takie właśnie podmioty, jak ośrodek właśnie kultury, oświata, czy powiedzmy sobie organizacje pozawłaśnie rządowe. Także myślę, że wracam, że tak powiem, z pewnym pomysłem, który myślę, że szybko zbiorę, przynajmniej tego człowieka, o którym w tej chwili właśnie myślę, że uda mi się go przekonać do pewnego właśnie działania, a pewien pomysł właściwie już jest od jakiegoś czasu i dobrze, że taki jakby sam właśnie projekt właśnie powstał, jeżeli chodzi o tą bardzo młodą kulturę, bo to, o czym my myślimy, dobrze się wpisuje jakby ten cały właśnie projekt. Jest to bardzo ciekawy projekt i instytucje kultury, przynajmniej nasza, czyli Świdnicki Ośrodek Kultury, mają już na tyle wypracowane ścieżki, jeśli chodzi o oświatę i organizacje pozarządowe, że na pewno znajdą się osoby chętne do współpracy przy tym projekcie. Myślę, że takich liderów wszędzie jest dużo. Oni są mniej lub bardziej poukrywani. Niektórzy już wiedzą, jak działać, pracują w instytucjach kultury lub nie. I to już w jakiś sposób mają sukcesy, ale myślę, że drzemie taki potencjał jeszcze w wielu, którzy o tym w jakiś sposób marzą, ale po prostu nie mają jeszcze takiej podstawowej wiedzy, w jaki sposób swoje zainteresowania rozwijać. Dzisiaj widzimy, że nie tylko w Wałbrzychu, ale i chyba we wszystkich miastach jest problem, który polega na współpracy pomiędzy oświatą a kulturą. To rzeczywiście się potwierdza. Myślę, że jeżeli w tym projekcie będzie lider, będzie osoba właśnie z kręgu oświaty, będzie osoba z kręgu kultury, to będzie to taki pierwszy krok do tego, aby zrobić wspólny projekt, aby zrobić taki projekt, który, no, miejmy nadzieję, w przyszłości będzie także kontynuowany na większą skalę.